Witajcie w nowej serii Moto Garage pod tytułem Zrozumieć motoryzację. Dzisiaj na warsztat bierzemy system Anti-Lag i porozmawiamy chwilę, czym różni się on od Refinitera i Lamborghini. Charakterystyczny dźwięk przypominający głośne strzały, czy też jak wiele osób pisze, strzał strzelającego popcornu oraz płomienie wylatujące z rur wydechowych wcale nie oznaczają, że auto jest uszkodzone. To właśnie system Anti-Lag. Każda osoba, która kiedykolwiek jechała autem z silnikiem z turbo, wie, jak dużo mocy i momentu obrotowego daje turbina każdemu samochodowi. Co nie jest fajne w turbo? Oczywiście lag. Korzystając ze spalin silnika, turbina potrzebuje czasu do nakręcenia się. Im większa turbina, tym występuje większa bezwładność obrotowa, a co za tym idzie, turbina potrzebuje więcej czasu, aby w pełni wytworzyć odpowiednie ciśnienie robocze. Jednym ze sposobów na zredukowanie opóźnienia jest zastosowanie większej ilości turbin w silniku. Mowa o podwójnych sprężarkach, np. twin turbo lub sekwencyjnych. Jeżeli bierzesz udział w wyścigach równoległych czy driftujesz, oczekujesz od auta, by odpowiedź przepustnicy na naciśnięcie gazu była natychmiastowa. System Anti-Lag sprawia, że turbina cały czas się buforuje i utrzymuje ciśnienie, nawet jak puścisz gaz. Daje to również dźwięk podobny do wystrzału fajerwerków i przy okazji strzela ogniem z rury. Jak działa Anti-Lag? System Anti-Lag zapala dodatkową mieszankę powietrza i paliwa w kolektorze wydechowym lub obudowie turbiny zamiast w cylindrze silnika. Strona wydechowa obudowy turbiny jest bardzo gorąca, z czego korzysta system Anti-Lag. Dzięki temu mieszanka automatycznie zapala się, a dodatkowy wybuch generuje jeszcze więcej ciepła. Zwiększa się także ciśnienie w kolektorze wydechowym, a to sprawia, że turbina nadal się kręci, nawet gdy przepustnica jest zamknięta. Więc gdy ponownie naciśniesz gaz, doładowanie, które tak lubisz, już na Ciebie czeka w pełni gotowe. Ta sztuczka działa bardzo dobrze i można jej użyć we wszystkich autach z turbo, ale jak możecie się domyślać, nie bez wpływu na nasze auto. Te dodatkowe wybuchy i jeszcze większa temperatura mocno obciąża cały kolektor wydechowy i samą turbinę. Bywa to tak destrukcyjne, że auta wyścigowe startujące np. w WRC często po każdym wyścigu muszą wymienić turbinę. A to nie jest tanie, dlatego seryjne auta z uturbionymi silnikami nie sprzedawane są z systemem Anti-Lag. Księgowi, przyzwyczajeni do wyżyłowanych silników, które mają wytrzymać przynajmniej do końca gwarancji, nigdy by się na to nie zgodzili. Nikt nie dałby na takie auto gwarancji 100 tysięcy km, raczej 10 km. Jeżeli jednak jesteście gotowi, wysadzić dodatkową mieszankę w kolektorze wydechowym jest na to kilka sposobów. Pierwszy z nich to tzw. throttle kick, czyli tzw. strzał z przepustnicy. Drugi to układ zapobiegający lagowi, korzystający z obejścia przepustnicy. W tym systemie przepustnica pozostaje cały czas otwarta, nawet gdy nie dodajesz gazu. To w połączeniu z tuningiem komputera opóźnia zapłon i zmienia ilość powietrza w stosunku do paliwa, by tworzyć znacznie bogatszą mieszankę. Podczas typowego, skokowego spalenia komputer steruje świecą zapłonową, by ta zapaliła mieszankę, gdy tłok znajduje się blisko maksymalnego górnego, czyli tak zwanego martwego punktu. Dzięki temu otrzymujemy najbardziej efektywne spalanie paliwa, a silnik generuje największą moc. Z opóźnionym zapłonem świeca zapala mieszankę w momencie, gdy tłok schodzi już możliwie jak najniżej. Mieszanka nie spala się do końca i zostaje częściowo wypchnięta do kolektora wydechowego. Jest tam i wciąż spala się eksplodując. To z kolei nakręca turbinę. Kolejny rodzaj Anti-Lag to system rajdowy zwany także wtryskiem powietrza wtórnego. Jest często spotykany np. w autach WRC. Przepustnica nie jest już cały czas otwarta, w zamian tuż przed nią dokłada się specjalny bypass, który cały czas kieruje powietrze bezpośrednio do kolektora wydechowego z pominięciem przepustnicy. Zawór obejściowy i elektromagnes precyzyjnie kontroluje przepływ powietrza, podczas gdy komputer zapewnia odpowiednią mieszankę paliwa. Współczesne auta wyścigowe mają specjalne systemy, które sterują różnymi ustawieniami agresywności działania systemu Anti-Lag. Dzięki temu kierowca może wybrać odpowiednią reakcję gazu w zależności od warunków i terenu. Co ważne, umożliwia także całkowite wyłączenie systemu, co oszczędza dość drogie części układu turbo. Skoro wiemy już, co to jest Anti-Lag, czym się różni od Refinitera, które też często pojawia się w temacie Anti-Lag? Warto wspomnieć, że w niektórych autach startujących w wyścigach równoległych można usłyszeć podobne strzały i zobaczyć ogień z rury wydechowej. Nie musi to jednak być system Anti-Lag, a jedynie dwustopniowy ogranicznik obrotów. Jak się domyślacie, składa się z dwóch różnych limitów maksymalnych obrotów. Pierwszy jest zwykle dość poniżej czerwonej linii na obrotościomierzu. Może znać go także jako launch control, czyli procedura startu. W autach o dużej mocy nie potrzebujesz ani nie chcesz kręcić silnika aż do czerwonej linii, by jak najszybciej ruszyć z miejsca.
pierwszy limit obrotów ustawiony jest tak, aby zapewnić optymalną przyczepność kół przy starcie, drugi znajduje się na skraju czerwonego pola i ma sprawić, aby zawory nie wystrzeliły w kosmos i aby auto nie wydmuchało dziury w bloku silnika, gdy próbujesz pociągnąć kolejny bieg aż do końca obrotościomierza. Gdy dodajecie gazu i zbliżacie się do jednego z dwóch rev limiterów, auto uruchamia procedurę zabezpieczającą, np. przez odcięcie paliwa lub zamknięcie przepustnicy. Co się dzieje w momencie, gdy mieszanka w cylindrach nie zdąży się spalić? Właśnie to, popcorn i ogień z rury wydechowej. Pamiętajcie jednak, że to pierwszy krok do zniszczenia katalizatora, który również nie jest tani w wymianie. No chyba, że już go dawno nie macie, bo został wycięty. Launch Control i Anti-Lag wydają się podobne, ale są to dwie osobne funkcje komputera sterowane za pomocą opóźnienia zapłonu mieszanki. Niespalone paliwo przedostaje się z cylindrów do kolektora wydechowego, czego efektem ubocznym jest lepsze nakręcenie turbiny oraz strzał ognia z rury i głośny dźwięk wybuchu. Oba systemy bywają mylone, bo czasem system anti-lag wykorzystuje się właśnie do launch control. To tyle na dzisiaj w temacie anti-lag i launch control. Do usłyszenia, trzymajcie się i pamiętajcie, jeździcie bezpiecznie.